Musimy podjąć wielką ofensywę, jeżeli chodzi o polską markę. Nie jakieś spotkania w sali kongresowej i wręczania jakichś statuetek, tylko naprawdę wielka ofensywa. Ale żeby dokonać tego dzieła, które dzisiaj jest potrzebne, dzieła reindustrializacji Polski, trzeba jeszcze więcej. Trzeba uruchomić szkolnictwo zawodowe. Trzeba stworzyć ośrodki badawczo-rozwojowe, które będą podstawą. Podstawy do współpracy polskiej gospodarki, polskiej nauki. Zachęty muszą być obustronne. Musi być mechanizm, no powiem nawet, wymuszania tej współpracy. Oddzielną, bardzo istotną także ze względu na bezpieczeństwo państwa jest sprawa polskiej energetyki. Tutaj dwie zasady. Po pierwsze, polska energetyka musi być w polskim ręku, pod polską kontrolą. Po drugie, ta energetyka musi opierać się o węgiel. Złotówki. Wydatki publiczne powinny być na poziomie takim, który jest możliwy dla gospodarki do zniesienia, ale niezbyt niskim, bo zbyt niskie uniemożliwiają rozwiązywania problemów społecznych, a po drugie ograniczają popyt. Ale musi być też przejrzysty i uczciwy system podatkowy. Obecny system podatkowy jest fatalny, skandaliczny pod każdym względem. Kto silniejszy, ten lepszy. Jedni w ogóle nie płacą podatków, w tym wielkie sieci, inni są niszczeni podatkami. Ten system musi być zmieniony. Piąta zmiana jest gotowa. Musi być także całkowicie przebudowany system administracji finansowej. I taki plan także jest. To wspólne przedsięwzięcie nauczycieli, rodziców i w możliwym zakresie także uczniów. Jeśli będzie potrzebne wsparcie jakiejś innej władzy, to oczywiście będzie udzielone. Ale najlepiej, żeby to było załatwione w samych szkołach. Ale nie da się, proszę państwa, dobrze wychowywać i uczyć młodzieży w obecnych warunkach, kiedy tej dyscypliny całkowicie nie ma. I to jest, proszę państwa, nasz program dla szkół podstawowych i średnich. Mam nadzieję, że już niedługo. 8-4. Szczęść wam Boże! Chciałem do was dodać, ale nie jesteśmy na Śląsku, jesteśmy w Zagłębiu, a tu się już mówi. Witam was bardzo serdecznie. Panie prezesie, dziękuję bardzo za zaproszenie na wasz kongres. Kongres wyborczy, czyli bardzo ważny dla waszej partii. Witam was i pozdrawiam w imieniu członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Pozdrawiamy wszystkich członków PiS-u. Ale że są na sali także członkowie Związku Zawodowego Solidarność. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, a jest ich tutaj naprawdę wielu. Pozdrawiam was. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Wiem, co znaczy ciężka praca, bo przyglądałem się. Sam jeszcze osobiście pracowałem w hucie w Gliwicach, ale później przyglądałem się ciężkiej pracy górników, hutników i wielu innych zawodów. Dziś patrzę na pracę z perspektywy naszej ukochanej ojczyzny, z perspektywy stoczniowców, marynarzy, hutników, górników i wielu innych zawodów. I powiem wam jedno. Polski pracownik to wspaniały pracownik. To pracownik wydajny i wszystko zrobię, aby był traktowany w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy.